Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie będą takie zbiorcze zakupy. Kilka rzeczy, które ostatnio kupiłam i stwierdziłam, że wam pokażę dzisiaj od razu na szybko. I pierwsza z nich to jest ten chocolate bar z Too Faced. I to jest niby, no tak to jest napisane, że to jest paleta zrobiona w 100% z naturalnego kakao. I ma pachnieć czekoladą. I rzeczywiście, znaczy czekoladą, no takim kakaem rzeczywiście tak pachnie. I co mnie skłoniło do jej zakupu? Ja w ogóle, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, to nie jestem jakoś tak, wiecie, że widzę coś i muszę to mieć. Tylko zazwyczaj jak idę gdzieś tam do Sephory czy do Douglasa, to u mnie to jest tak, no fajne, fajne, ale to już mam, nie potrzebuję i tak dalej. I kicia nie, muszę kodu pozwolić się czaić, żeby... I myślałam właśnie o palecie tej Naked 3, bo ma fajne takie różowe kolory, ale mówię, już mam dwójkę, nie jest mi potrzebna. I wczoraj właśnie byłam u Karoliny w Warszawie i weszłyśmy na chwilę do Sephory, bo mama Tomka chciała tą bazę z Urban Decay pod cienie. A w Łodzi tego nie mamy. No i chodząc po tej Sephorze, Karolina mówi, o zobacz, to jest ta paleta, którą ja mam. I wsadziłam tutaj paluch w ten cień, to jest taki... różowo-złoty, no taki róż. I słuchajcie, zakochałam po prostu, jak zrobiłam sobie swatcha, nie będę teraz robić, bo za chwilę będę pokazywać ciuchy i nie chcę pobrudzić ich, ale słuchajcie, to jak te cienie są napigmentowane i jakie mają fajne kolory, to jest po prostu hit i ja się zakochałam i kupiłam tą paletę, jak widać. Jeżeli chodzi o, no, opakowanie jest fajne, jeżeli chodzi o ten zapach, ja wiecie, nie wiem, jak byłam w podstawówce, miałam jakieś zapachowe gumki, ołówki, mazaczki i to mnie jarało. Teraz już jestem dużą dziewczynką, jakoś wolałabym, żeby to nie pachniało i takie rzeczy mnie nie do końca kręcą. Ale co mnie przekonało do zakupu tej palety i co ja uważam, ta paleta ma fajniejszego niż Naked, to, że zobaczcie tutaj ten cień bazowy, on jest bardzo duży. W Naked to jest taki ten cielisty cień, którego ja przynajmniej używam na całą najpierw powiekę jako bazę. I w Naked to jest ten jeden taki mały paseczek takiej wielkości jak inne cienie. I po prostu on mi się zużył i później tak musiałam używać innego cienia. A tutaj to i ten róż, który można używać albo tutaj w załamaniu, albo pod łukiem brwiowym. To są duże cienie i one tutaj w kamerze wyglądają dość tak jaskrawo, ale uwierzcie mi, że one są bardziej zbliżone takimi kolorami do tego Naked Basics, że one są takie, tutaj wyglądają tak groźnie, ale są bardzo takie delikatne, zresztą ja mam je dzisiaj na oczach i są bardzo fajnie napigmentowane, że można je nakładać albo taką tym kulkowym pędzelkiem i wtedy są takie mocne i można mieć mega ciemny makijaż, albo je można fajnie rozetrzeć do takich jasnych, delikatnych cieni. No i bardzo, bardzo jestem zadowolona z tej palety. Też chyba trochę, nie to żeby Naked się osypywało, ale wydaje mi się, że tutaj są takie ciemne kolory i one się nie osypują. Fajne jest to opakowanie. Nie mówię, że Naked jest złe, bo to jest moja ulubiona paleta i ją po prostu kocham nad życie. Tylko staram się wam tutaj opowiedzieć mniej więcej różnicę i ona kosztuje chyba 179 zł, o ile się nie mylę. Ja ją kupowałam na kartę i tam miałam jakąś zniżkę i zapłaciłam około 150 zł, tak mi się wydaje. Więc to nowy tutaj nabytek w mojej kosmetyczce. Druga rzecz, taka dosyć przypadkowa, ale pokazywałam wam w poprzednim haulu z Rossmana, wrzucę wam link na dole, że kupiłam ten taki olejek zisany, pomarańczowy do mycia ciała. Szukałam tego i nie mogłam znaleźć. I dziękuję wszystkim z was, które mnie uświadomiły, gdzie to można znaleźć, jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie wie, bo ja szukałam tego, to jest ten płyn Baby Dream do kąpieli dla matek. I szukałam go w tej sekcji dla dzieci i dla produktu i z produktami dla mam. Szukałam go w sekcji żeli pod prysznic, nigdzie go nie znalazłam i wy mnie oświeciłyście, że on stoi z płynami do kąpieli, bo to jest płyn do kąpieli. A generalnie dziewczyny na YouTube polecają go jako żel pod prysznic. I zobaczymy, jeszcze go nie używam, bo muszę skończyć tamten olejek i tamten po prostu tak śmierdzi rybą.
Naprawdę, słuchajcie, nie, niesamowicie śmierdzi, ale w jakiś dziwny sposób znajduje przyjemność w używaniu go. To pachnie jak cała ta seria Baby Dream. I strasznie szybko się zużywa. Właściwie nie pamiętam, nie tak dawno go kupiłam, a już mam dużo mniej niż połowę, więc. A to jest duża butla 500 ml. Tylko widzę, że to ma dużo dłuższy skład jednak niż tamten olejek. No, nie wiem. Będę Wam dawać znać na bieżąco. Zobaczymy. I teraz przechodzimy do ciuchów. I tak, to jest paczka z Choice. W ogóle szła do mnie z przebojami, gdzieś tam utknęła. No, strasznie długo na nią czekałam. I często mnie pytacie, ile idzie przesyłka z Choice. I słuchajcie, z ręką na sercu, to jest bardzo różnie. Czasami to jest dosłownie tydzień. Kiedyś nawet paczka do mnie przyszła w 5 dni, gdzie byłam w szoku. A czasami potrafi iść i miesiąc, i półtora. Nie wiem, od czego to zależy. Nie wiem. I nie umiem Wam odpowiedzieć. No, szczerze Wam mówię, jak jest, naprawdę. Nie wiem, ile czasu będziecie czekać na paczkę. Nie wiem, od czego to zależy. No, to są przesyłki międzynarodowe i też nie w ramach Europy, także no, to trwa. Ale pierwsza rzecz, w której jestem absolutnie zakochana, to są takie buty. Coś a la espadrille, tylko takie tenisówkowe espadrille, bo one mają tutaj coś, co w ogóle wygląda jak drewno, a to jest taka guma stylizowana na drewno. Są mega lekkie, wyglądają na ciężkie i są bardzo ładnie wykonane. Powiem Wam, że obawiałam się, jak one będą wyglądać na żywo, czy nie będzie to jakaś tandeta, a są takie naprawdę solidne, bardzo ładnie wykonane. No i ja wiem, że to są takie buty, które część powie, że są piękne, a część powie, że są obrzydliwe. Ja jestem absolutnie zauroczona i nie mogę się doczekać, aż zrobi się ciepło i będę mogła w nich chodzić. Do tej mojej takiej czerwonej, rozszerzanej spódnicy z Choice, którą Wam pokazywałam w lookbooku świątecznym, albo do jakichś shortów, czy do jeansów i t-shirt, no po prostu kitek, proszę Cię, nie wchodź tutaj, bo wszystko będzie w sierści, no. Słuchajcie, Kicia ostatnio ma naprawdę takie parcie na szkło, ona już, no chodź, skumała, że ja tutaj zawsze nagrywam i zawsze do mnie przychodzi, no. Zły kot, no, tylko tyle już był. Już miałeś swoje 5 minut sławy, okej. Więc powiem Wam, że po prostu jestem zakochana w tych butach. Dzisiaj do mnie przyszły. No poczekaj, Kitek, no 5 minut. No idź sobie, kochanie, zaraz będziemy się miziać. Przepraszam Was, ale tutaj o, susz i teraz przyszła wszystkie teraz zwierzęta. Okej. Są bardzo ładnie wykonane, co już powiedziałam chyba z 10 razy. Są leciutkie i rozmiar, bo wiecie, z tymi ciuchami z Choice czy w ogóle z azjatyckich stron bywa różnie i z butami tak samo. Żeby dać Wam porównanie, ja na przykład czy w Zarze, czy w H&M, czy nie wiem, w Hunterach, Melisach, nie wiem, co mi przychodzi jeszcze do głowy, z takich marek, gdzie mogłabym Wam porównać swój rozmiar, który mam w miarę taki ten normalny rozmiar. Mam 37 i zmierzyłam sobie, tak jak ciuchy sobie mierzę po prostu centymetrem, zmierzyłam te ich wymiary na stronie i te buty zamówiłam, mam 38 i są idealne. Także wzięłam rozmiar większy i jest ok. I te wszystkie takie kozaczki i te botki z łańcuchami, które mam, też zamówiłam rozmiar większy i są ok. Tak, więc to już się nie rozgaduję, bo za dużo mówiłam o tych butach. I tak, i ciuchy. To jest po prostu coś, co mi się strasznie podoba. Już widzicie ten kolor, mój ulubiony po prostu kobaltowy, habrowy kolor. O, już jest wszystko po prostu, już Kicia tutaj przemknęła, już jest wszystko w kociej sierści. To jest taki płaszczyk. Właściwie na mnie to jest kurtka. Na stronie zobaczycie sobie na zdjęciu na tej dziewczynie, ona ma to jako płaszczyk do kolan. Na mnie to jest taka kurtka troszeczkę za biodra. I no, ma piękny kolor, jest bardzo ładnie to uszyte i bardzo ładnie wykonane, bardzo mi się podoba. Też różnie to bywa z tymi płaszczykami, kurtkami, różnie, różnie to wygląda z jakością. Ten naprawdę jest bardzo ładny, ładnie uszyty tutaj, ładnie wykonany, no już wszystko w kociej sierści, ładne są guziki. Ja bardzo zwracam uwagę na detale, na wykonanie. Wszystko w kociej sierści. I jest naprawdę okej. I teraz wszystko mi się klei do błyszczyka, no Kicia, po prostu tutaj dywersję mi zrobiłaś. I jeżeli chodzi o rozmiar, ja mam tą kurtkę, ten płaszczyk w rozmiarze, czy widać, XL. I to jest takie, porównałabym taka M-ka z Zary.
Nie ma za krótkich rękawów, nie jest tutaj za ciasna w biuście, jest nawet taka luźniejsza. No, powiedziałam, że to jest takie M, także mówię wam informacyjnie, gdybyście chciały coś zamówić, albo bo często się pytacie, jaki rozmiar, to może jeżeli nosicie podobny rozmiar w Zarze co ja, to będzie wam łatwiej po prostu to porównać. I kolejna rzecz to jest sukienka. I słuchajcie, widziałam chyba prawie identyczne w Zarze ostatnio, naprawdę. Z takiej grubej, ładnej bawełny, ładnie wykonana, jest czerwona. I tutaj ma tak fajny fason zrobiony, że tutaj jest jakby taka delikatnie, ale bardzo delikatnie obniżona talia. Tutaj ma takie przeszycie i delikatnie się rozszerza tutaj na dół, ale to nie jest takie, wiecie, że pach i w ogóle robią wam się takie biodra i taka pupa, tylko ona tak fajnie właśnie tutaj biust, talia i tu tak się delikatnie rozszerza. Też bardzo fajnie, naprawdę, w ogóle bardzo jestem zadowolona z tego zamówienia, bo naprawdę wszystkie rzeczy przyszły bardzo, bardzo fajnej jakości tutaj. Ten ekspres, wszystko to jest naprawdę ładnie zrobione i nie jest za krótka, bo często z tymi sukienkami po prostu jest tak, że nawet mi nie zasłaniają pupy, jak sobie mierzę w centymetrach długość, no to dla mnie to nawet tunika to nie jest. Więc zawsze sprawdzajcie wymiary w centymetrach. I jaki ja tu mam rozmiar? Czy mam największy? Nie wiem, nie ma, słuchajcie, na metce rozmiaru, ale ja zazwyczaj biorę największy, więc nie, XL jest metka, XL. Tak? To bardzo mi się podoba ta sukienka. I o, to mi się strasznie podoba, słuchajcie, zobaczyłam to na stronie i mówię, kurczę, żeby tylko to wyglądało tak fajnie jak na zdjęciu. I rzeczywiście wygląda nawet jeszcze lepiej. I to mam w rozmiarze chyba M, o ile się nie mylę, bo nie było w ogóle XL, a L było już wyprzedane. Mówię, trudno, ryzykuję, zamawiam M-kę, bo tak mi się to podoba. I to jest, pewnie ciężko wam będzie to zobaczyć. Wrzucę wam linki na dole, zobaczcie sobie zdjęcie. To jest taka koronkowa sukienka z długimi rękawami. Tutaj troszeczkę odcięta pod biustem i taka rozszerzana na dole. I jest bardzo ładna, bo czasami te koronki są takie, wiecie, syntetyczne, że to jest taki sztuczny materiał, a to jest taka jakby nić na koronce. I przepięknie to wygląda. I ja to od razu widziałam, słuchajcie. To skórzana kurtka, albo jeansowa kurtka i kowbojki, albo konwersy, wiecie, jakieś ciężkie buty. No po prostu i ja tyle czasu szukałam takiej sukienki. W ogóle gdybym miała wam opowiedzieć, jaki to jest styl, to nie wiem, to jest takie hippie, boho, nie wiem, jakby hipiska na łące chciała brać ślub, to prawdopodobnie ubrałam się coś takiego, nie wiem, może to dziwne, ale we mnie to budzi takie skojarzenia. I jest przepiękna ta sukienka, naprawdę. I myślę, że będę miała bardzo dużo z niej pożytku latem, no bo teraz raczej jeszcze nie i do rajstop raczej też się nie nadaje, ale po prostu ja długo czegoś takiego szukałam. Naprawdę, ja już widzę po prostu właśnie albo skóra, albo jeansowa kurtka, albo nawet jakiś trench i do tego mam takie, które już od lat noszę, kiedy skupione w New Yorkerze, takie beżowe, haftowane kowbojki. No super, po prostu to. Nie wiem, strasznie fajne zamówienie mi się trafiło, bo wszystkie rzeczy mi się bardzo podobają. Nie wiem, co bardziej mi się podoba, czy buty, czy sukienka, czy płaszcz. Wszystko naprawdę fajne. I to jest sweterek, który mam na sobie. To też jest z tego zamówienia. Taka zwykła bluzeczka, ale mi zawsze brakuje takich rzeczy, nie t-shirtów, tylko właśnie, ale takich sweterkowych bluzeczek i szukałam dwóch takich rzeczy, które bym mogła wpuścić w spódnicę, bo nagrywałam wam takie walentynkowe Get Ready With Me. Zobaczycie je pewnie dopiero po tym filmie i szukałam czegoś, co mogłabym tak włożyć do takiej rozszerzonej spódnicy. No i nic nie mogłam znaleźć w sklepach, zamówiłam z Choice, ale to zamówienie doszło, jak już nagrałam tamten film w końcu. Zobaczycie, tam wymyśliłam coś innego, ale właśnie zamówiłam ten sweterek, jest bardzo fajny. A druga rzecz, no właśnie nie wiem, bardzo ciężko jest znaleźć po prostu zwykłe takie podstawowe rzeczy. I wybrałam taką zwykłą czarną bluzkę. To jest takie nic, nic specjalnego. Ona ma długi rękaw, tutaj jest dopasowana i tutaj ma taką koronkę wyciętą pod szyją i bardzo fajnie to będzie wyglądało właśnie na wieczór, albo do zwykłych jeansów i do żakietu, albo właśnie do takich spódnic, gdzie potrzebujemy coś takiego, żeby tu było, wiecie, w talii w miarę gładko, żeby tutaj nam się nie robiły takie fałdki, żeby to się nam nie, wiecie, no musi być po prostu dopasowane.
i super, taka zwykła bluzka, nic szczególnego, ale potrzebowałam takiej, dokładnie takiej rzeczy. Taki szybki haul chciałam Wam nagrać dzisiaj, żeby pokazać od razu to, co kupiłam, żebym mogła już wszystko sprzątnąć, pochować. No i co, kończę, bo już jest, słuchajcie, 22 prawie. No i tak, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Odwiązki na szczęście. Czerwone, chyba tak. Więc jak chcecie ładną podwiązkę na studniówkę, ona tutaj ma też ma kokardkę i taki.